Siema, witam akwarium. Dzisiaj Wam chciałem pokazać, jak wygląda tarło kiwiśników. Jak widzicie, młode tutaj są. Jeden, drugi na ślimaku. Trzeci tutaj gdzieś na dole. Tylko łebek widać bały. Jak widzicie, jest pobłowisko straszne zrobione. Gdzieś maluch przymknął z poprzedniego tarła. Ogólnie zdewastowały tarlak konkretnie, jak widzicie. Substratu praktycznie nie ma już w moich doniczkach. Widzicie, co robi samica, jakby spijała nasienie z samca, czyli zachowanie jak u kirysków praktycznie. Nawet się na wąsie przykleiło jajko samicy. Tych maluchów nie odławiam, ponieważ mam już wyłowione maluchy. Powiem Wam szczerze, strach tam troszkę rękę wkładać. Jak widzicie, to jest na takim podpłacie do paneli. Spuściłem trochę wody im, nie dużo, ale spuściłem. Nie potrzebowałem tutaj akurat, żeby było aż tyle wody. Sam stworzę bardzo duży plan. Teraz ona jest tak mniej nie z tego, ponieważ tam z 5 godzin wcześniej zaglądałem, czy ja już są. Ona była podniesiona jakieś z pół centymetra ponad taflę wody, dlatego zawsze ta piana wypłynie bokiem. Normalnie, czytając książki, powinno się samice po tarle odłowić, ale ja tego nie robiłem. Ponieważ nie byli samiec agresywny wobec samicy, absolutnie tak nie było. Samiec jest agresywny, pilnując gniazda, ale nie jest przy nim cały czas. Jak wiadomo, ono jest na powierzchni tafli wody, a kieryśniki raczej spędzają swój czas na dnie. Ale świetnie obserwuje, świetnie widzi ten samiec. Tu widzicie teraz samca właśnie, jak sobie ustawia te jajka, bo samica normalnie ma jajka pomiędzy płetwami tymi piersiowymi. Widzicie, znowu ten akt spijania. I samica już jajka sobie ma pomiędzy płetwami. Już sobie je trzyma. Już coś będzie widać. I nie chce się odkryć to jajeczko. Jak widzicie, między, że ma na tym wąsie. Jeszcze Wam to nagram, jak podpłynie pod ten stropian i będzie składać się jajko. Na pewno je stresuje mój widok trochę. No, nie bój się. Jak widzicie, krępuje ją z tym telefonem, ale te maluchy też tam pływają. No i teraz widzicie samicę. Chyba sprawdza wąsami, podejrzewam, gdzie już złożyła jajka, gdzie już je rozłożyła. One są, powiem Wam, mniej więcej obok siebie te jajka, albo samec je później przestawia. O, widzicie, pozbywa się ich. I już po, czyli samica jakby rzuciła te wszystkie jajka w jedno miejsce, może teraz je rozgarnia tam tymi wąsami. Dlatego ma też przyklejone miała do wąsów, jedno z jaj. No, takie ryzyko. Akt trwa dalej. Nadal ma to na wąsach to jajeczko. Tu maluchów nie odmawiam, ponieważ ja już mam maluchy odłowione. Maluchy mam tutaj. Z boku, w moim takim 25-litrowym zbiorniku. Jest ich tu około 30, więcej nie potrzebuję. Powiem, że rosną dość szybko. No bo to ogólnie później jest duża ryba. Te tutaj to są, te dorosłe naprawdę są dość sporawe. Jak to zrobiłem, że mam te maluchy? Po prostu wyjąłem sobie ten podkład cały i przełożyłem sobie tutaj, mam taki techniczny zbiorniczek. Chyba 5 litrów.
to zapowietrzenie widzicie, także nie było piany, było na powietrzenie, które chodzi cały czas z wodą zlaną właśnie z tego zbiornika taryskowego. No i tak się te maluchy wytyłuły przez jakiś tydzień czasu, podkarmiane artemią i tą w proszku i tą, którą sobie wstawiłem, żywą. No i ja nie potrzebuję już raczej tych maluchów, co próbowałem odławiać. Podejrzewam, że tu dojdzie do kanibalizmu. No, takie małe larwy to faktycznie można potraktować jako pokarm. Jest ich tu około, teraz wychodzą, widzę, że więcej niż 4 chyba jest tutaj na tym silikonie. Koło tego ślimaka. Na dole widzę, że są. Takie białe to się troszkę zlewają. No, tutaj macie koło substratu. Zlewają się troszkę z, na tym substracie, widzicie? Jest. Zlewają się troszkę z piaskiem, ale podejrzewam, że kanibalizm tutaj będzie jak najbardziej na topie. Ja sobie byłem ciekawy, jak to wygląda. Osobiście nie znalazłem, jak to wygląda ten cały akt płciowy między nimi. Nigdzie. Więc myślę, że warto coś takiego nagrać dla a ludzi, którzy są zainteresowani tym, jak to wygląda, jak sobie takie ryby rozmnożyć, nie jest to trudne. Nie trzeba preparować jakoś specjalnie wody. Woda jest jak to u mnie. No, po prostu dojrzałem w zbiorniku i bez żadnego tam zjeżdżaniem z pH, czy nawet nie musiałem podmianki wody robić, żeby do tego aktu doszło. Podkarmione zostały witalisem, mrożonką też parę dni wcześniej, ale mimo to, że mrożonkę tutaj nie dostałem często, raczej raz w tygodniu mogę powiedzieć, to nawet na suchym pokarmie tak samo potrafię podejść do tarła i nie ma z tym żadnego problemu. W głównym zbiorniku już miałem ich tarło, tych białych, bo jak wiecie, mam po trzy te ciemne i trzy te białe. Jednego białego już nie mam od ponad pół roku, ponieważ samica wydaliła z siebie jaja wraz z wnętrznościami i umierała mi w liściach lotosa. Właśnie tam chciałem je złożyć na liście lotosu, dlatego nawet w górnym zbiorniku mogą podejść sobie do tarła. Dlatego mówię, rozmnożę sobie te białe, nie te ciemne. No bo jednego straciłem, no to teraz będzie po 1,30, jeśli przeżyją. Tą samicę musiałem dobić, niestety, w sumie nawet nie ja, bo mi szkoda było dobijać. No ale leżała na tafli wody przy lotosach i ewidentnie umierała, więc no, trzeba było jej użyć w cierpieniu. Widzicie, znowuż samica ma jaja, samec coś kombinuje, jakby znowu robił miejsce dla niej na te jaja, czy ustawia. Powiem wam, że samec agresywnie pilnuje gniazda. Ja wyciągałem ten stropian, miałem szczęście, że nie miałem ręki w wodzie, bo mógłbym dostać tymi kolcami. Widzicie, jakie ma te badyle, te boczne kolce. Z dna wystartował błyskawicznie do tego stropiana, jak go wyciągałem. Dlatego następnym razem, jeśli jak będę to robił, to na pewno sobie to zrobię pensetą, ponieważ nie chciałbym być ukuty tym kolcem w palca. Podejrzewam, że to będzie niemiłe uczucie. Ale on, spędzając swój czas na dnie, jednak dobrze widział. Te oczy są takie małe, niepozorne, ale widzą dobrze, co się dzieje. I można byłoby zostać przez niego skrzywdzonym. No oczywiście on pilnował gniazda, więc nie można mieć tu do niego pretensji. Ale jest strasznie ostrym zawodnikiem, jeśli chodzi o to, że nie bał się mnie, żeby podpłynąć mi do ręki. Ale udało się tę rękę szybko zabrać razem z tym stropianem, bo mogłoby być ała. Dobra, myślę, że nie ma co przedłużać. Mogliście zobaczyć, jak wygląda akt płciowy kiwiśników, składanie jaj i jak wyglądają maluchy od nich. A one się tu dalej bawią. A wam cóż, życzę miłej niedzieli, bo mnie się niedziela każdy filmik. Już jest późno, ja też już idę spać. Więc trzymajcie się i do następnego. Witam, hej.